Radio Strada. 15:55, tu Radio Kraków, magazyn Radio Strada. Wojciech Zawada program realizuje. Dzień dobry, mówią państwu. Fryderyk Zyska. Nasz kolega redakcyjny, wykładowca akademicki i projektant. Zawsze muszę to za tobą dodawać. Jest mi miło. Ja to tak lubię tego słuchać strasznie. Dobrze. Dobrze, dobrze. I Marcin Koczyba, mówimy państwu. Dzień dobry. I zapraszamy. Zapraszamy. Dzisiaj naszymi gośćmi to dwie osoby. Pan Paweł Tomaszek, który jest dyrektorem do spraw komunikacji i relacji zewnętrznych Electromobility Poland. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz studentka mojego wydziału, Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie, pani Karolina Główczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Zebraliśmy się tu po to. Zebraliśmy się tutaj po to, żeby państwo zajrzeli na facebookową stronę Radio Strady, żebyście zobaczyli te zdjęcia, które zostały umieszczone. Również z naszą dzisiejszą bohaterką i marką, która również jest związana z tym wielkim wydarzeniem, a mowa o stażu, w którym pani Karolina brała udział. I zanim zacznę zadawać pytania, co pani tam stworzyła? Co pani tam doświadczyła, czego nie widział cały inny świat, bo jestem przekonany, że w tym legendarnym studio projektowym z Włoch Pininfarina pewnie kojarzycie tą nazwę. No, najpiękniejsze samochody, a teraz najpiękniejsze elektryczne samochody. No to zanim te pytania padną, to do pana Pawła, czy Pawle, do ciebie mam pytania. Jak to się stało, bo czy to była to był twój pomysł, pewnego ranka obudziłeś się, stworzę coś wyjątkowego. Otworzę drzwi dla młodych, ambitnych polskich projektantów. Zroluję czerwony dywan. Tak? Dokładnie. Zaproszę ich do tworzenia motoryzacyjnej przyszłości. Tak naprawdę ten pomysł powstał wspólnie z Tadeuszem Ilcem, kiedy rok temu współpracując już z Pininfariną, braliśmy udział w katowickich targach For Design Days. Przygotowywaliśmy się również do ogłoszenia naszej współpracy z legendarnym, jak wspomniałeś, biurem stylistycznym i chcieliśmy wyjść poza ramy takiej typowej konferencji prasowej. Chcieliśmy, mając na uwadze fakt, że chcemy współtworzyć i budować te kompetencje w obszarze motoryzacji w Polsce, postanowiliśmy zaproponować coś więcej, czyli staż w biurze projektowym Pininfarina. Wtedy to była idea. Później Tadeusz, będąc w Turynie, zapytał, czy to jest w ogóle możliwe. Bardzo szybko dostaliśmy pozytywną odpowiedź. Później trochę formalności. Później cały proces rekrutacyjny, o którym pewnie Karolina troszeczkę więcej powie. No i udało się w połowie września, o ile dobrze pamiętam, mogliśmy wysłać dwoje studentów z Polski, z Krakowa. Czy odzew był duży? Tak, mieliśmy w procesie rekrutacyjnym, który, o ile dobrze pamiętam, rozpoczął się na początku wakacji. Wzięło finalnie udział blisko 70 studentek i studentów z większości uniwersytetów, uczelni, które kształcą w obszarze projektowania przemysłowego. W związku i to z tym, tylko z Polski. Tylko z Polski, tak. Staż był adresowany tylko do studentów z Polski. Nie ukrywam, że nie spodziewaliśmy się takiego dużego feedbacku, tylu zgłoszeń, tym bardziej, że ten proces rekrutacji był dosyć skomplikowany, bo najpierw bazowaliśmy na otrzymaniu portfolio, później po pierwszej rozmowie, którą przeprowadziliśmy z dziesiątką najlepszych studentów, dostali oni zadanie w ciągu dwóch dni, chyba o ile dobrze pamiętam, trzech dni, mieli przygotować meble inspirowane marką. No i później efektem tej rekrutacji w pracach jury uczestniczył Tadeusz Jelec wspólnie z Mariuszem Bekasem i Marco Giumentaro z Pininfariny. Wszystko odbywało się po angielsku i na końcu wybraliśmy Karolinę i Wojtka z Sopotu. Podejrzewam, że te 70 zgłoszeń to była śmietanka młodego polskiego designu motoryzacyjnego, a te 10 osób, które musiało stworzyć w tak krótkim czasie, bo w proces projektowy trzydniowy, to jest ekstremalnie duże obciążenie, żeby jeszcze stworzyć coś wyjątkowego i takiego, co zachwyci największych i polskich, i zagranicznych projektantów, których wymieniłeś. Jakie mieliście odczucia po tej selekcji z tych 10 osób?
albo po tej selekcji dwójki. Na pewno był bardzo, z tego co opowiadali projektanci, po pierwsze był bardzo wysoki poziom tych prac, w związku z tym ta finalna selekcja nie była łatwa, a z drugiej strony oprócz takich twardych umiejętności związanych z projektowaniem szukaliśmy osobowości, dlatego że jako wykładowca projektowania myślę, że lepiej wiesz to ode mnie, w projektowaniu nie liczy się tylko sam warsztat, ale również osobowość, umiejętność współpracy z zespołem i chcieliśmy zaproponować właśnie podczas tego 3-miesięcznego stażu możliwość takiego pełnego przejścia przez taki pełen proces projektowania, gdzie trzeba było też bronić tych swoich idei, co pamiętam będąc raz w Turynie widziałem, jak Karolina wspólnie z Wojtkiem musieli tej pracy wspólnie z przedstawicielami polskich mediów bronić, więc to myślę, że na wielu poziomach to doświadczenie było cenne, ale też chyba wymagające. Czy to było coś, czego się spodziewałaś, Karolino, czy nie? No. Czy jakie miałaś przemyślenia, startując w ogóle o ten staż, starając się? Najpierw wysyłając portfolio jeszcze, zanim wiedziałaś, że będziesz w dziesiątce. Ale to się w ogóle zaczęło, że tak sobie pomyślałaś, wstałaś rano i dobra, to może weźmę udział, tak? Tak jak Paweł rano się obudził, spojrzał w lustro, mówi, coś powinienem dzisiaj zrobić. To jest ten dzień? Czy to było coś, o czym już myślałaś wcześniej? Troszkę tak było, że właśnie pewnego dnia pomyślałam, kończę za niedługo studia, licencjat, czas zdobyć jakieś doświadczenie i dać sobie szansę i spróbować, więc postanowiłam wysłać na pierwszym etapie, było to portfolio, które i tak miałam, bo rozsyłamy z semestru na semestr swoje portfolio, żeby dostać się do kolejnych pracowni. Kompletnie się tego nie spodziewałam, że dostanę taką szansę. Byłam super zaskoczona, ale jednocześnie przerażona. Co to ale będzie? Czy... Chyba przede wszystkim tym, że wydawało mi się, że jest to taki męski świat i że może kobiecie być ciężko się w nim odnaleźć. A tego się nie spodziewałem, bo ja bardziej spodziewałem się tego, że powiesz, że no to jest jednak wielkie wyzwanie, wielka marka, tak, wielki... Nasi studenci są przyzwyczajeni właśnie, do takiego ale to dobrze, to właśnie dobrze, że tak jest. Bo pracujemy, tak? To nie ale tylko... Myślałaś też o tym, że to jest tak. Jednak piferina, to... Myślałam też o tym, bo była to tak naprawdę pierwsza weryfikacja moich umiejętności, które zdobyłam na studiach, pierwsze takie doświadczenie zawodowe. Nie wiedziałam, czy sobie poradzę, czy umiejętności, które już posiadam, będą wystarczające i pozwolą mi na swobodną pracę. Więc było dużo znaków zapytania. Okazało się, że tak, że jest okej. A wcześniej się interesowałaś motoryzacją? Bo to, jak wspomniałaś, taki świat... w cudzysłowie męski, ta motoryzacja, wnioskuję, że inne dziedziny projektowania były twoim konikiem. Tak było. Motoryzacja i świat automotyw nie był stricte w obrębie moich zainteresowań. Bardziej skupiałam się na projektowaniu mebli. Niektórzy trzymają samochody w domu, więc to blisko. No ale teraz chyba masz już inne spojrzenie też na to, co daje, jakie możliwości daje współpraca z takim... Jak szerokim zagadnieniem jest projektowanie w obszarze automotive, tak, prawda? Myślę, że tak i na pewno przekonałam się, że ten świat nie jest przeznaczony tylko dla mężczyzn i że kobiety też mogą się w nim doskonale odnaleźć i znaleźć swoje miejsce. No i na pewno złapałam haczyk i będę chciała tak. Dla mnie to bardzo krzepiące. Powiem tyle, bo za chwilę przerwa wiadomości dla kierowców, ale ja jeżdżę samochodem zaprojektowanym przez kobietę i jak się tego dowiedziałem jeszcze zanim go kupiłem, to pomyślałem sobie, o fajnie, super. Pewnych dziedzinach. Miało to znaczenie również jakby przy tej decyzji, no może nie żeby ją podjąć, ale tak wprawiło mnie w taki dobry nastrój, że fajnie, że tak jest. Ja idąc tą drogą to podkreślę, że w pewnych dziedzinach projektowych panie przewyższają mężczyzn, bo po prostu zwracają uwagę na inne aspekty, które na przykład dla mnie jako projektanta są niedostępne po prostu. To jest jakieś moje... Znaczy oczywiście chętnie jeździłbym o tym, gdybyś zaprojektował, to wiesz, pamiętaj, że ten pierwszy, to ja tam wchodzę w to. Jeden egzemplarz.
Tylko proszę, dla ciebie, nie rób tego, wiesz, dla tych najwyższych, bo to, wiesz... To... Ja myślę, że mówienie, że jeździsz samochodem zaprojektowanym przez kobietę, w sensie, że jedną kobietę, mając na uwadze kompleksowość projektu, tak, prawda, i ja myślę, ilość że osób tam, w zespole projektowym... Szefem pewnie tego projektu była. Nie wiem, no w każdym razie przedstawiciel salonu samochodowego podkreślał to bardzo, więc rozumiem, że zależało mu też na tej informacji. Nie wiem dlaczego. Ale to już inna sprawa. Dobrze. Teraz wiadomości dla kierowców i wrócimy za chwilę. Radio Strada. Wracamy do naszej rozmowy o projektowaniu i o pięknej przygodzie z pięknym biurem stylistycznym. Pininfarina, który poprawia to, co robią projektanci, tak? Teraz to pojechałem, o, nie? Czy poprawia, to ja myślę, że niektórzy chcieliby dogonić stylistycznie. Ale były takie modele samochodów, które tak tam, gdzieś tam i nagle w pewnym momencie jest ten palec Boży Pininfariny i nagle ten model wyjątkowo zaczyna się sprzedawać. Niektórzy mogą znaleźć na swoim samochodzie, bo może wam się wydawać, że to są zawsze super samochody, takie czerwone z koniem na masce, a wiele samochodów również innych europejskich producentów z boku ma taki dopisek Pininfarina. Jeśli to... macie taki dopisek na samochodzie, to słuchajcie uważnie, bo o tym dziś mówimy. Ja myślę, że takim ciekawym wątkiem jest to, co wpływa na finalny design samochodu, prawda? Dlatego, że finalny design jest wypadkową wielu różnych rzeczy. Po pierwsze jest to talent grupy projektantów, talent lidera tego zespołu, ale również mnóstwo różnych rzeczy, które niekoniecznie są rzeczami związane z artyzmem, ale również to są twarda inżynieria. Ergonomia. Ergonomia. To czasami również z takiej perspektywy stylistycznej efekt finalny musi być jakiegoś rodzaju kompromisem między wizją projektanta. To najbardziej bolesne dla nas projektantów. Między wizją projektanta, a na przykład badaniami rynkowymi, gdzieś tam, gdzie ta wizja musi być zderzona z finalnym klientem, ale też ta wizja zaczyna się od briefu, jakie otrzymuje studio projektowe i czasami projektanci chcieliby się rozwinąć, ale ten brief jest bardzo precyzyjny i gdzieś tam może, jak to niektórzy interpretują, ograniczać możliwości twórcze. Karolino, na miejscu, jak już znalazłaś się w Turynie, pierwsze myśli, jak, nie wiem, przekroczyłaś próg tego studio? Oj, to było, o wow, gdzie tak? Ja w ogóle jestem, tak. No, zrobiło to na mnie ogromne wrażenie, już od samego wejścia. Gdy zaczęłam poznawać ludzi i atmosferę, jaka panuje w studiu, to było drugie takie wielkie wow. I czy to byli sami Włosi? Bo przed przerwą wspominaliśmy o tym, kto projektuje, czy mężczyźni, czy kobiety. Jeszcze to nie tajemnica, opowiedz. Czy zatem, skoro Włochy, to czy sami Włosi? Spotykaliście się w kantynie codziennie. Tak, nie pracowali tam sami Włosi, byli ludzie z różnych krajów, więc to był taki kulturowy miks. I ta współpraca otworzyła ci jakiś nowy sposób myślenia na projektowanie, na to, czym chcesz się również w przyszłości zajmować? Na pewno, ten miks kulturowy? Na pewno zadała wiele pytań i pozostawiła znaków zapytania i obszarów do zbadania. Mówiliśmy o briefie, znaczy nawet nie będę, tylko ty, Pawle, wspomniałeś o tym briefie, który ogranicza projektantów. Wy również dostaliście wyzwanie projektowe tam na miejscu. Może nie ogranicza, ale daje pewne wskazówki, które muszą mieć jakieś swoje ramy, które bardzo często mają odnośnik również do marki, do jej definicji, charakteru. Więc w związku z tym ten brief musi uwzględniać wiele różnych rzeczy. Więc wy bez wątpienia również taki otrzymaliście. Czego dotyczył? My otrzymaliśmy dosyć otwarte zadanie, dlatego że naszym zadaniem było się zastanowić, jak w roku 2030 będzie wyglądał transport i świat automotive, w którą stronę to może pójść. Ale transport taki prywatny, publiczny? Nie było to określone. Nie było określone. A wy zdecydowaliście... W 2030, tak? Tak. Nie tak. Czyli niedaleko. Mhm. Nie taki duży dystans czasowy. I zdecydowaliście się, w jaką stronę pójść? Zdecydowaliśmy się skupić na transporcie publicznym, dlatego że uznaliśmy, że to jest przyszłość i warto się nad tym pochylić. Jak go chcecie zmienić? Co nowego przewidujecie albo proponujecie?
Staraliśmy się znaleźć coś pomiędzy właśnie transportem publicznym a prywatnym pojazdem i połączyć to. Ja podczas prezentacji tego projektu coś, co mnie urzekło, to światło, które wprowadziliście i barwa światła, i jego temperatura do wnętrza, które ma zapraszać do tego wnętrza, ale również buduje nastrój, który nie jest typowy dla środków transportu. Jest przyjemniejszy. Jakie to światło? Tak, chcieliśmy właśnie w odbiorcach wzbudzić takie ciepłe emocje do tego środka transportu i zachęcić ich do używania go. Ale to chodzi o określony kolor, czy... To była zmienna, ja przynajmniej tak z tej prezentacji wywnioskowałem, że ta zmienna temperatura, czyli i chłodna, i ciepła, ona wprowadza nas w pewien nastrój, tak? No, lepiej się czujemy w przestrzeni, która jest właśnie taka zapraszająca, miła, ciepła, więc podejrzewam, że przy takiej aurze jak dzisiaj, gdyby w tym tramwaju, autobusie, pojeździe środku transportu publicznego coś takiego występowało, to ja bym chciał. Nawiązujące do pomarańczy, ciepłych krajów, tak? Rozumiem. W ogóle to wejście to wyglądało jak lobby hotelowe, a nie jak środek transportu. Dokładnie, to tym bardziej na mnie działało. Tak, od razu z biletem w ręce miesięcznym czekałbym na przystanku. I Coco Jumbo. Tak. Ale proszę powiedzieć, bo generalnie to w jaki sposób to zostało połączone? Czyli mamy co, na przykład te kapsuły, o których kiedyś była mowa, że mamy taki jakby pociąg kapsuł jadący i to jest ten środek transportu miejskiego. Żadna nie jest niczyja, tylko to jest coś wspólnego. Czy raczej większy pojazd typu autobus? To było pomiędzy autobusem a takim samochodem i ten pojazd był podzielony na dwie części. Jedną bardziej prywatną i drugą bardziej publiczną. Czyli business class w komunikacji miejskiej. Niekoniecznie. Chodziło nam tutaj o to, że ta pierwsza część była przeznaczona dla ludzi, którzy chcą podróżować szybko, jadą tylko parę przystanków, a ta druga była jakby zwróceniem się do ludzi, którzy podróżują dłużej, jadą tym autobusem 40 minut, godzinę. I potrzebują więcej komfortu, czy tam jakiejś wygody po prostu. Tak. Świetnie, bo to widać, że ten proces projektowy był poparty badaniami i analizą, tak? Czyli to on był iteracyjny, prawda? Bo to co jakiś czas się spotykaliście, musieliście przedstawić ten etap, na którym byliście i później było kolejne zielone światło na kolejny etap, prawda? Dokładnie, tak. Paweł, czy jesteście zadowoleni z efektów tego wydarzenia? Myślę, że tak. To był pierwszy etap i pierwszy tego typu projekt i jestem głęboko o tym przekonany, że wraz z rozwojem samego projektu polskiego samochodu elektrycznego, jak to się czasami mówi, tego typu inicjatyw będzie coraz więcej, dlatego że podkreślam, że efekt edukacyjny jest immanentną częścią tego projektu. No tak, mamy świetnych inżynierów, mamy świetnych projektantów i to fajnie by było, gdyby oni pracowali też dla polskiego samochodu na polskim rynku, bo wszyscy o tym marzymy od lat. Wciąż jest tak, że w Polsce produkuje się samochody, ale jednak nie pod naszą marką i chcielibyśmy, żeby to się trochę zmieniło. Były projekty wskrzeszenia Syreny, Warszawy, rozmaite pomysły, no ale to raczej były takie pomysły kolekcjonerskie niż pomysły na szerszą skalę, więc trzymamy kciuki za powodzenie takich właśnie działań, które prowadzą do tego, że będziemy mogli znowu mówić, że mamy polski samochód. U nas w firmie pracują osoby, które do niedawna pracowały w zasadzie we wszystkich koncernach motoryzacyjnych na świecie. Marek tutaj nie mogę wymienić, natomiast to są wszystkie marki, które widzimy tutaj obok, które przejeżdżają na ulicy. I oczywiście ten zespół się rozrasta, będzie coraz większy. Jesteśmy głęboko przekonani, że na pewnym etapie będzie można w to włączyć różnego rodzaju projekty badawczo-rozwojowe, które później finalnie będą mogły być wdrożone w fabryce w zachodniej Małopolsce, czyli w Jaworznie. Rozumiem, że Narybek tutaj razem z nami siedzi, tak? W przyszłości osób, które będą przede wszystkim pracować. No, to perspektywy, ja już załatwiłem ci pracę, także jak coś, to wiesz. Słuchajcie, to jest w ogóle fantastyczna historia, że możemy o tym rozmawiać, że mamy takie możliwości i że młodzi ludzie mają takie możliwości rozwoju dzięki, tu znowu Fryderyk, w twoją stronę ukłon, bo... A ja w stronę Pawła ten ukłon. Ale wiesz, jakby to też, że ty... Tak, oczywiście, Paweł, tutaj kawał dobrej roboty i to jest ten grunt, jasne, który tworzycie, że my wszyscy, bo to nie jest moja zasługa, to są wszyscy prowadzący, profesorowie, wykładowcy, doktorzy, studenci,
studentki, studenci, którzy chcą tworzyć, ale potrzebują właśnie też miejsca, żeby móc się wykazać. We wszystkich projektach akademickich niesłychanie istotna jest współpraca właśnie akademii z biznesem i myślę, że to jest pierwszy przykład na owocną współpracę. Czekamy na kolejne. Bardzo dziękujemy wam za wizytę w studiu. Naszymi gośćmi byli Paweł Tomaszek i pani Karolina Główczyk. Bardzo wam dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. I trzymamy kciuki za kolejne projekty. Program zrealizował Wojciech Zawada. Za uwagę dziękuję. Derek Zyska. Marcin Koczyba. Na koniec coś z naszej motolisty przebojów. La Rue.